Jestem na ulicy Rejmonta, to tu nowy budynek, to już ostatecznie ten ciąg ekologiczny tutaj pomiędzy terenami zielonymi na lotnisku, a takim fragmentem obszaru, gdzie jeszcze mamy ostoję kawałek dzikiej przyrody. Zresztą możecie mi wierzyć lub nie, przed momentem sarna tam przechodziła, ale głównie tutaj chodziło o płazy, ponieważ jest to właściwie obszar źródliskowy strumienia południowego, a najprawdopodobniej była to strumień, który nazywał się Mleczna. Później to rozszerzono na całą rzekę, która wcześniej się nazywała Radomka, ale tak to chyba było, tak jak patrzę i śledzę zapiski historyczne. Historycy na ten temat się nie wypowiedzieli, no ale no teraz to już właściwie jest już wyrok dla tych płazów, które tutaj migrują pomiędzy tym. Zobaczymy, jak to wiosną będzie, jak będą tu migrować.